Witam w pierwszym poradniku do Dead by Daylight, mianowicie do killerów. Zaczniemy sobie dzisiaj od trapera. Zagramy, omówię wam preferowane perki, addony. Zagram sobie nim jeden meczek. Jeżeli chcecie więcej materiałów, to zapraszam was na Twitcha, na link w opisie oraz na Discorda, gdzie macie dokładne informacje, kiedy te streamy się pojawiają. Więc dobrze. Zaczynając od addonów, bo na nich warto się skupić, modyfikuje nam kilka rzeczy, mianowicie ilość trapów, jakie możemy nosić, szybkość rozkładania, rozbrajanie trapów przez surwów i generalnie ich wygląd. Najczęściej ja sobie pikuję chociaż jedną torbę oraz żółty addon na przyciemnianie trapów. Właśnie tak. Torby, no to wiadomo, zwiększają nam liczbę trapów, jakie możemy nosić. I generalnie, wiadomo, lepiej mieć zawsze dwa albo trzy trapy, żeby sobie tam w miarę regularnie rozkładać, a nie co chwilę brać jeden trap i go rozkładać gdziekolwiek. Torebka oraz zielona butelka przyciemnia nam te trapy. Czerwona sprężyna sprawia... rani surwo o jeden stan zdrowia, kiedy ten rozbraja trapa, i oczywiście surw musi być zdrowy, nie działa to na rannego surwa. Czerwona osełka, raz na każde 30 sekund jeden losowy trap się najnormalniej rozkłada sam z siebie, i fioletowa osełka, kiedy nawet zdrowy surw wejdzie w trapa i się z tego trapa uwolni, wtedy będzie w stanie agonicznym i będzie po prostu leżał. Fioletowy plecak na dwa dodatkowe trapy. Żółta torba, dwa trapy więcej do noszenia i zaczynamy mecz tylko z jednym dodatkowym, czyli zaczynamy mecz z dwoma trapami i możemy maksymalnie nosić trzy. Addony również na efekty zmasakrowania, czyli manglet i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie ja polecam grać przynajmniej z jedną torbą, chociaż z tą szarą torbą oraz z żółtym addonem pod przyciemnianie tych trapów, i jakby ja preferuję taką grę. Jeżeli pikuję trapera, to najczęściej właśnie pikuję go w taki sposób. Jeżeli chodzi o build, tutaj widzicie build standardowy. Myślę, że możemy generalnie przejść na pełen ekran. Dobra, przeskoczmy. Jeżeli chodzi o build, to tak. Trapet generalnie ma bazową prędkość, czyli to 115%, to jest 4,6 metra na sekundę, ok, 4,6 metra na sekundę. I tak, nie jest on jakoś mega dynamiczny, bo nie ma żadnego sprinta ani nic, jego jedyną mocą są właśnie te rozkładane trapy. Preferowany build to na pewno Bumbles, żeby zablokować okna. Również by się, myślę, sprawdził ten nowy perk od Trickstera na blokadę okien po wolcie. Noed, żeby w razie endgame'u tych surów po prostu targać na hita. Jakby Noed przy tych bazowych, przy tej pierwszej trójce killerów jest jeszcze jak najbardziej ok. Może akurat nie przy Billim, ale przy dzwonku jak najbardziej, a zresztą do nich przyjdziemy w następnych materiałach. Ruina, żeby spowolnić im kręcenie genów, równie dobrze można wrzucić sobie po prostu marionetkę, ewentualnie Slopiego, żeby się wolniej leczyli, no i wiadomo, barba pod punkty oraz pod aurę. Co jeszcze takiego może się na tym traperze przydać i jakie buildy jeszcze ewentualnie miałyby ręce i nogi? Na pewno build pod Spirit Fury, czyli Spirit Fury i Enduring, żeby jak najszybciej te palety sobie zniszczyć. Wtedy jeszcze Bambos, żeby jak najbardziej im te lupy zablokować. Chooks też nie byłby chyba na najgorszym perkiem, żeby w miarę mieć rotację po mapie i po prostu móc surów po prostu kłaść sobie na hita. Wcześniej wspomniana marionetka. Hunted Groundy. Deviour. Myślę, że też, ale aczkolwiek on nie jest też na tyle dynamiczny, żeby latać po tej mapie, więc może nie do końca. Oczywiście sam build pod Basement Trappera, czyli Agitation, Iron Grasp, perk od Legiona, zapomniałem jak on się nazywa teraz. I
to by było w gruncie rzeczy tyle. Ja jeszcze na samym początku grałem z Whispersami, ale to było dosyć dawno temu, nie było w zasadzie połowy parków. Tanatofobia nie do końca moim zdaniem się będzie sprawowała. Lampa jeszcze ewentualnie. Nuzcalling, jakby ja nie jestem fanem Nuzcallingu dla Trapera. Franklin, okej. Okay. Enduring wcześniej wspomniany ze Spirit Fury, jak najbardziej, żeby niszczyć te palety. Iron pod build, pod basement Trapera i na pewno basement Trapera będziemy sobie robić. Tylko po to, żebym sobie mógł w spokoju zaliczyć achievement. Okej, okay. Więc perki byśmy mieli. Jeżeli chodzi o same trapy, te trapy najlepiej rozkładać generalnie w ciasnych przestrzeniach pod oknami, przy paletach, przy jakichś takich standardowych lupach, można by powiedzieć, żeby te surwy podczas ucieczki po prostu w nie wpadały. Ale też czasami opłaca się rozłożyć takiego randomowego trapa gdzieś po prostu, żeby sobie leżał rozłożony i też czasami jakieś surwy w niego wpadają. Ale mówię, to zobaczycie już w praktyce podczas gry. I czy coś jeszcze zostało? Chyba nie. Więc ja idę szukać meczu i widzimy się zaraz. A nie chciałem, też nie wiadomo jak długo tego nagrywać. Dobra. Generalnie mam Ormond, czyli mapkę nie najlepszą. Jak widzicie, startowo dwa trapy na start. Nie ma żadnego. Oho! To się ładnie zaczyna. To będzie cię rozpraszał. Nie, na wilku wątpię, żebyś od mnie rozpraszał. Dobra, więc generalnie tak jak mówiłem, wszelkiego rodzaju okna, wysokie trawy, no i jakby generalnie tyle mi ruina stała w meczu. Bo generalnie tą ruinę też warto było sobie zatrapować, ale... No, renderu najlepszego ta ruina nie dostała. Czyli już w zasadzie gram na samym... Bambozlu. Nie wiem czemu tak. Tak, wilku pozdrawiam widzów, a ja bym chciał pozdrowić surwa. Oho! No to grube. Dobra, bambozl pod okno. Nie, bez lifu. Okej, okay, dobra, mamy. Dobra, tu jest hak. Generalnie przydałoby mi się małego zatrapować i pójść na duży. Na dużym mi kręcą Gena. Okej, dobra, ona samemu kręci, ale... Dobra, tego Gena tu tam... Czemu ty ją zostawiłaś? Raz. Dobra, drugi random gdzieś tam sobie kręcił, ale... Nie no, no, okna nie masz, nie? Dobra, rush. Dobra, i teraz mogę sobie spokojnie zatapować małego. Zresztą on i tak jest na uboczu, na farmach, to by działało trochę lepiej. Standardowy trap pod okno. Dobra, co? Ślady nie. Tak zostawiłem tego Gena i...
I tak by to zostało. Dobra. Leciała sobie na dół. Odmąd to... generalnie nie jest najlepsza mapa dla... dla trapera, w sensie ja ogólnie nie lubię na niej grać. Do killerem, że to survem? Dead Hat? Też. I mam trzeci hack dopiero. Oż, no. Dobra. Ten sabotaż to tam wiesz. Raz. Paleta w dół. O. Dlatego generalnie to Spirit Fury się... się przydaje. Żeby sobie po prostu jak najszybciej te palety niszczyć. I widzicie, trap pod oknem. Rozbrojone, bo to jest dosyć standardowe miejsce, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi właśnie o, o trapera. Raz. Podmianka, nie? No to ja bez sensu paleta. Od agendy skopania. I... tam to sobie ją... stargała. Problem trapera jest generalnie taki, że on nie jest... że on nie jest na tyle dynamiczny, żeby sobie mógł spokojnie latać po mapie i tych surów pobijać. Dobra, mamy surwa w trapie, ale wyrwane od razu. Więc mówię, jedno, dwa dobre miejsca i DS-a nie masz. Bo i tak te surwy wpadną, a jeżeli akurat będziemy ich gonić, no to mamy łatwy... mamy w miarę łatwy ten... łatwy hack. Dobra, tam trapy są... bronięte. No generalnie to nie są... ja nie wiem, co to są za tangi generalnie, ale, ale okej. Okay. Połowa haków teraz zrobiona, a tamta cały czas wisi. To się leczy przy genie, tamta rotuje, ale ona leci po tamtą. Okej. Flash. Trapper ma o tyle dobrze, chociaż ma tą bazową prędkość 115. I to go ratuje w wielu, ale to wielu sytuacjach. A ja cały czas mam po dwóch sudwów na haku. Ta stargana. Tą paletę mogę... cyk. Dobra. Ja nie będę ratował tych genów. Zbytnio. Jeżeli on sobie raz dobrze te trapy rozłoży. Dobra, okej. Okay. Bambozy. I ona już nie ma co mnie brać tutaj na ten mały.
Ona miała... Ty detradę, tak. Miałeś detradę. Okej. Lasz. Dobra. Pak numer 8. I ty jesteś chyba ostatnia, która będzie miała drugi stage. Tak. Okej. Zap. O tak. Widać go, widać, ale... Ale jedno wyjście zawsze zablokowane. Okej, minęła mnie. Dobra, okej, to damaj. Dobra, pierwszy kill. Tego haka przy bramie będę chciał sobie... Dobra, górka. Okej, okay. I została ich trójka na dwa geny. Mecz do ugrania. Mecz do ugrania. Jedna lotuje tam. Dwie kręcą gena w małym. Tego małego bym musiał obronić, ale nie zdążę. Raz. No i kręcenie na rannego, nie? Kręcenie na rannego. Okej. Okay. Balansu nie ma, więc to... Też. Dobra. Drugi kill. Klucza raczej na mapie nie mają. Klucza raczej na razie na mapie nie mają. Znaczy ja i tak muszę pomału zacząć sobie hacza lokalizować. I chyba mają hacza i chyba mają klucz. W sensie nie pamiętam, żeby... Nie, idioto. Chciałem złapać. Dobra. No, mieli hacza. Dobra, generalnie poglądowo... Dobrze, generalnie chyba poglądowo macie... Poglądowo chyba macie obraz, o co generalnie chodzi. Trochę mało trapów rozkładałem. Mało tych trapów rozkładałem. Mówię, jeżeli sobie trapę dobrze... No, był klucz piknięty. Jeżeli on sobie nie rozłoży dobrze trapów na samym początku meczu, to jest generalnie ciężko. Więc dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na streamy teraz rano. Wszystkie linki na dole. Do zobaczenia. Cześć.